Na tym rysunku, figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania. I to, co chcemy obliczyć, to współczynnik skalowania, który pozwoli nam przekształcić figurę A w figurę B. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie sami wyznaczyć współczynnik skali. No to po kolei. Wszystko, co musimy w takim przypadku wykonać, to przyjrzenie się długościom odpowiadających sobie boków. W obydwu tych figurach, i na tej podstawie wyznaczenie współczynnika skali dla tych boków. Na przykład, ten bok w figurze A odpowiada temu bokowi w figurze B. W figurze A ma on długość 2, w figurze B ma on długość 1, 2, 3, 4, 5, 6. I wygląda na to, że długość tego boku została zwiększona trzykrotnie. Jeżeli figura B rzeczywiście jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania, to każdy z jej boków powinien być przeskalowany z tym samym współczynnikiem czyli każdy z boków powinien być wydłużony trzykrotnie. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Nie musimy tego robić dla wszystkich boków, bo w zadaniu powiedziane jest, że figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania. Wiemy o tym z treści zadania, ale upewnijmy się, że rzeczywiście tak jest. Ten bok ma długość 3. Jeżeli współczynnik skali to 3, to musimy pomnożyć długość tego boku razy 3 i długość odpowiadającego mu boku w figurze B musi wynosić 9. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zgadza się. W takim razie możemy być pewni, że figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania i że współczynnik tego skalowania wynosi 3.